Hej! Witajcie moi drodzy! Pochorowaliśmy się i dzisiaj stwierdziłam, że nagram vloga z dnia chorego! Z chorego dnia! Czasami przychodzi taki czas, że dopiero jak się człowiek pochoruje, to nagle ma czas, żeby coś ogarniać w domu, też nie ma za bardzo sił, ale przynajmniej jest tego czasu dużo, więc powolutku można sobie to gdzieś ogarniać. Przede wszystkim mam w planach dzisiaj ogarnąć moją szafę. Po prostu ja już nie wiem, gdzie co jest. Oprócz wieszaków to... to jest dramacik troszkę tam, jeden wielki. Będę dzisiaj dużo montować, sprzątać, czytać książki, edukować się, jeść, jakby... Zapraszam was na dzień choroby ze mną. Zapytacie, co ci tutaj tak paruje ciągle? A to jest nasz nawilżacz powietrza. Zaklejony taśmą szarą, bo w nocy po prostu to jest taki ekranik pokazujący wilgotność. Natomiast my go nie potrzebujemy, bo mamy higrometr osobny z temperaturą, ale tu sobie właśnie stoi nasz nawilżacz. Bąbelek na niego mówimy, nasz bąbelek. Także bardzo polecam. Ale tak jak mówię, my sobie zakleiliśmy ten ekranik, bo mamy na szafę pokazaną wilgotność, taką już wiecie, w pokoju po prostu. No jednak bardziej wiarygodne jest to stojące po prostu w pokoju, a nie monitorek pod samą parą wodną. Zawsze pokazywał trochę więcej. Ja teraz, zanim w ogóle zacznę coś robić, to sobie siądę z kawką i będę czytać moją książkę. Także na razie chillerka. Chillerka z rana. Teraz robię sobie drugie śniadanko, standardowo sobota dzisiaj, tu muszę zrobić mój twarożek. Czy właśnie pada śnieg? Oh my gosh! Pada śnieg z deszczem, ewidentnie. No nie, śnieg z deszczem pada. Także zjem sobie kanapeczkę, dopiję kawkę. W ogóle strasznie boli mnie gardło, wczoraj jeszcze mi tak nie bolało. A teraz mnie tak boli gardło, że to jest dramat jakiś po prostu. W ogóle to już jest drugi vlog i ja znowu pokazuję się z takiej strony niezbyt ogarniętej, bo chora jestem. Pierwszy vlog to był jakiś w ogóle ciężki dzień i tak dalej. Drugi vlog to jest, że jestem chora i znowu nie jestem jakaś piękna. No cóż, tak bywa. Tak wyszło. Robię sobie jedzonko, jem i działamy dalej. Jakie słońce wyszło. Teraz chwilkę sobie po prostu postoję przed oknem na słońcu. Niech moje powieki po prostu biorą to światło. Niech się przyzwyczajają, że jest dzień, że jest słońce. O to chodzi, moi drodzy. No, jak można przejść obojętnie obok takiego słoneczka pięknego? Też dzięki temu można sobie pooddychać świeżym powietrzem, co na pewno ma pozytywny wpływ na nasze samopoczucie i zdrowie. Ja się czuję od razu lepiej teraz po tej sesji nasłoneczniania. I powiem wam, że możemy przejść do ogarniania mojej szafy teraz. Będzie sporo roboty. No właśnie, jeżeli ktoś myślał, że na pewno wyolbrzymiam i nie jest tak źle, no to jest. Tak, generalnie... Nie wiem, co tu się dzieje i dlaczego i jak to się stało. Myślę, że stan mojej szafy pokazuje przecudownie to, jak ciężkie dla mnie były miesiące ostatnie. Nie, no wieszaki jeszcze są git, bo wszystko widzę, jakby wiem, co mogę założyć, ale tu nie wiem nic i to jest koszmar.
Moją metodą na sprzątanie szafy jest wywalenie wszystkiego po prostu na ziemię albo na łóżko i posegregowanie tych rzeczy w odpowiednie segmenty. I wtedy, wiecie, widać, czy coś noszę, czy przez pół roku danej rzeczy nie założyłam, więc w sumie to znaczy, że ja jej chyba jednak nie potrzebuję. I wiecie, takie rzeczy, więc po prostu wywalam wszystko z szafy. Taka jest moja metoda. Czasami trzeba robić jeden krok do tyłu, żeby móc zrobić dwa kroki do przodu. I to właśnie robimy, moi drodzy. Jeden krok do tyłu, czyli jeszcze większy syf w mieszkaniu, bo jest wszystko na ziemi. Wieszaki... Kurczę, może ogarnę te wieszaki. Poszło mi szybciej niż myślałam. Ale ładnie to wygląda. Ja tu mam praktycznie dresy, leginsy i tu niby jakieś ołówkowe spódnie, czarną ołówkową, różową ołówkową i taką krótszą, tej w ogóle nie noszę, w ogóle ich dawno nie nosiłam. Cały czas tylko zajwaniam w leginsach i dresach. Białe t-shirty, czarne t-shirty. I tak naprawdę najwięcej się dzieje w bluzach, bo właśnie noszę leginsy i do tego bluzy. Także tu się akurat dzieje kolorowo. Sweterki. No, ale ogólnie jakby brakuje mi czegoś takiego, wiecie, takiej spódniczki bardziej na wiosnę, ale nie takiej ołówkowej, bo te są spoko, ale nie są zbyt wygodne. Ostatnio mi mama kupiła taką sukienkę w kwiatki, jest bardzo ładna, jest dość elegancka, jest super, bo jest i ciążowa, i do karmienia też już w ogóle będzie super, bo ją się tak właśnie zawija. Słuchajcie, uznałam, że muszę założyć czapkę, żeby trochę lepiej się przed wami tutaj prezentować. W ogóle co do mojej szafy, to kwestia jest taka, że ja po prostu mam strasznie mało ciuchów i nie sądziłam, że aż tak będę miała z tym problem, w co się ubrać teraz. I wiecie co? Ja muszę zrobić zakupy. I to jest dla mnie coś mega moment w życiu zawsze. Dość intensywne, kiedy ja dochodzę do momentu, że ja muszę zrobić zakupy, bo ja ogólnie w ogóle nie robię zakupów, ja nie chodzę często na jakieś zakupy. Ciuchowe. Trzymam się tego, żeby mieć tyle, ile potrzebuję. Tyle, ile potrzebuję, żeby przeżyć i żeby jakokolwiek funkcjonować. Dlatego ja bardzo rzadko chodzę na zakupy. Jak byłam młodsza, to też tak miałam, że no nie za bardzo lubiłam to chodzenie po galeriach całe i strasznie mnie to zawsze męczyło. Czułam, że wyrzucam pieniądze w błoto za każdym razem, jak chodziłam na takie zakupy, bo czułam jakąś taką dziwną presję, że ja już jestem w tej galerii i ja muszę coś kupić, no bo w końcu przyszłam tu, tak, i chodzę już którąś godzinę i po prostu, no nie było to mądre moim zdaniem. Wydaje mi się, że tak funkcjonują też trochę galerie, że już człowiek się wybierze tam. Wielka wyprawa po prostu. Chyba, że tylko ja mam takie patrzenie na to. Ale naprawdę mnie to strasznie po prostu męczy. Natomiast teraz doszłam do momentu w życiu znowu takiego kryzysowego, że ja muszę zrobić zakupy. W czwartek pojechałam do galerii właśnie z intencją tego, żeby kupić sobie jakieś ciuchy nowe. Z niczym wróciłam. Ale z racji, że byłam bardzo zdenerwowana, bo ja chciałam coś kupić, to w sąsiednim bloku na dole jest Lumpex, z którym zdarzyło mi się kupić perełki już wcześniej przed ciążą. No, ale tak sobie myślę, kurczę, teraz nie wiadomo, czy coś tam znajdę. No ale weszłam. Weszłam, bo byłam zdenerwowana, że tyle czasu zmarnowałam na zakupy i nic, z niczym wróciłam. Ja tak się rozglądam, raczej w bluzkach i sukienkach. Szukam w ogóle, nawet nie myślę o tym, żeby wchodzić w jakiś dział spodni, bo jestem w ciąży, więc żadnych spodni nie znajdę. I ta pani pracująca tam, one muszą, tak wiecie, reklamować i tak dalej. To jest taki malutki lumpek, zarąbiste panie tam pracują. I ona mówi, że no tam mamy drugie pomieszczenie, gdzie są spodnie i spódnice. A ja, no ja w ciąży to raczej tutaj nic nie znajdę. A ona mówi, że akurat mają dwie pary ciążowych spodni i mi je przyniosła. I jeden był rozmiar troszkę za duży, ale drugie super, idealne. Wow, jak się rozpadało w sekundę. Przed chwilą jeszcze w pełnym słońcu stałam i się nasłoneczniałam. Widzicie te choinki tam w tle? No i wracając, mam jedną parę ciążowych spodni.
spodni. Super się z tego powodu cieszę. Fajny zakup, 4 dychy kosztowały, bo one akurat na przecenie nie były. No i kupiłam sobie tam jeszcze taki t-shircik różowy. No ale słuchajcie, moim celem, bo ja słuchajcie, mam taką wizję po prostu. Mam wizję tego, jak ja chcę wyglądać, jak ja chcę się ubierać. I moja szafa kompletnie nie daje mi takich możliwości. Więc stwierdziłam, że tak zbieram te pieniądze, zbieram. I już mój mąż mówi, no weź ty se kup coś w końcu, nie? A ja mam takie straszne coś, że ja po prostu, mi jest szkoda wydawać pieniądze na takie głupoty. No ale to nie są głupoty, doszłam do momentu w życiu, że jednak te zakupy zrobić trzeba, więc po prostu wiecie, wczoraj szukałam w internecie mnóstwo jakichś stronek. Chwila na smarkanie. Będę mieć teraz czerwony nos, bo dmuchałam nos. Więc szukałam po tych stronkach i znalazłam właśnie kilka takich rzeczy. Dwie takie spódniczki znalazłam, także się cieszę i mam nadzieję, że właśnie te ubranka pomogą mi zrealizować wizję, którą mam w głowie. Potrzebuję jeszcze tylko takich butów. Wiecie, idzie wiosna, nie? Ja potrzebuję takich butów Adidaso, trampki, coś takiego, żeby po prostu były mi wygodne, bo na razie chodzę w tych zimówkach, tych takich jesiennych, topornych, one są straszliwie ciężkie. A wiecie, ja teraz trochę więcej ważę i raczej nie chciałabym sobie dodawać kilogramów, więc chciałabym sobie kupić jakieś też takie wygodne buciki. Także jeżeli uda mi się zrealizować te wszystkie zakupy i to wszystko do mnie przyjdzie i w ogóle, bo już absolutnie nie będę chodzić po galeriach, nie. Uznałam, że tylko zakupy online, po prostu chodzenie po galerii mija się z celem, zwłaszcza kiedy jesteś w ciąży, musisz co chwilę iść w siku i szukasz ubrań w miejscu, w którym nie ma ubrań dla kobiet ciężarnych. Sieciówki mają ubrania dla ciężarnych tylko online, więc jakby też właśnie o tym to świadczy, że lepiej po prostu od razu kupować online. Bo no i samo chodzenie po galerii jest strasznie męczące, frustrujące. Jeszcze ludzie widzą, że jesteś w ciąży, no ale jesteś młoda i w sumie jakby nie zdają sobie sprawy, że jest ciężko i że miło by było, jakby tak przepuścił ktoś w tej kolejce. Wiecie, nie jestem osobą, która sama będzie mówić, przepraszam, jestem w ciąży, ja wyprzedzam kolejkę, teraz idę do kasy. Chyba, że naprawdę byłoby źle, ale jeszcze mi się nie zdarzyło. Ja i już się przejaśnię. Niesamowita jest ta pogoda, słuchajcie. W marcu, jak w Karncu, zaraz będzie, ewidentnie. No i słuchajcie, więc zapowiadam tutaj teraz, że jak zrobię sobie takie mocne zakupy, mam takie marzenie, żeby zrobić właśnie taki lookbook, trochę takie, że stylizacyjny filmik. Nie będzie to dotyczyło tylko i wyłącznie osób w ciąży, bo chcę zrobić takie stylówki, żeby one były fajne. Nieważne, czy jesteś w ciąży, czy nie, jakby po prostu dla kobiet, dla dziewczyn, młodych dziewczyn. Bo to, że ja będę mamą, wcale nie znaczy, że ja muszę teraz się zachowywać inaczej, zmienić swój sposób bycia, jakby zauważyłam, że jest trochę taka tendencja, że jak te kobiety, dziewczyny młode zostają matkami, jak już są w ciąży, to tak trochę na siłę się zmieniają na takie bardziej poważne, takie bardziej, nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Nie wiem, wiadomo, zdobywam wiedzę, dojrzewam, bo wiadomo, nowy etap w życiu, duża odpowiedzialność i tak dalej, ale zostawiam sobie to jako moją sferę prywatną i rodzina dla mnie to jest jedno, a YouTube i to wszystko chciałabym traktować jako taką odskocznię, taki mój świat, który chcę, żeby ze mną został i tutaj chciałabym pozostać taką sobą, taką crazolką, tesią, szaloną i tyle i po prostu uważam, że nie ma w tym nic złego, dalej chcę być sobą i tyle. Dobra, słuchajcie, skończyłam szafę, teraz zabieram się za montowanie, muszę wygonić mojego męża sprzed komputera, bo już tyle tam siedzi, a teraz ja muszę montować, więc let's go. Szybka przerwa na obiadek. Przepyszna rybka. Zryziam. Przed obiadem montowałam niespodziankę, o którym trochę wspominałam na Insta Stories. Kto słyszał, ten słyszał. A kto nie, no to trudno. Trzeba było mnie obserwować. No tutaj. Tak się nazywam na Instagramie, także obserwujcie koniecznie, bo często wstawiam tam rzeczy, troszkę spoileruję czasami, także słuchajcie. No a teraz zabieram się za montowanie tego właśnie vloga. Chcę sobie sukcesywnie go już zaczynać montować, także dobra, działam. Kolejną rzeczą, jaką się szybko zajmę, to jest ten syf tutaj na tym przewijaku. Tak, bo mam już komodę z przewijakiem postawioną, ale z racji, że jeszcze w ogóle nie jest użytkowana, no to używamy jej w ten sposób, że kładziemy tu cokolwiek. W zasadzie to ja. Przeważnie tu są tylko moje rzeczy. Okej. Trzeba przemyśleć swoje życie.
No i elegancko. To na razie musi zostać, bo ja jeszcze nie wiem, co ja z tym zrobię wszystkim. Są jakieś moje paletki do cieni. Nie wiem, co z tym zrobię jeszcze. Na razie musi stać to wszystko tutaj, dopóki nie przemyślę tego, co ja z tym robię w ogóle. I jeszcze zostało mi do ściągnięcia pranko. I drugie pranko z pościelą, z ręcznikami. Finito! Ta suszarka jest okropna. Największa zmora naszego życia aktualnie. Za dużo z nią roboty. Pewnie zrobię jeszcze jakieś teraz ćwiczenia, które mi fizjoterapeutka zaleciła. Mimo, że jestem chora, to jednak troszeczkę ruchu potrzebuję i czuję to strasznie. Zahaczyły mi się tam lampki. Nie mogę tego naprawić, bo musiałabym wejść na górę, albo Mateusz jak wróci, to naprawi. Ja nie mogę! Utknęło. No nic, to musi być tak. Lepiej się człowiek czuje. Nie pozostało mi już na dzisiaj nic innego, jak tylko umyć się, potem zjeść kolację. Może zrobię sobie dzisiaj jakąś maseczkę, z racji, że jestem chora i wiecie, trochę więcej czasu jest, nie ma spiny, jutro jest niedziela, więc chyba skorzystam z tej okazji i sobie zrobię jakąś maseczkę. Może uda mi się to jeszcze nagrać. Mierzamy do końca. Mam taką zasadę ogólnie w mieszkaniu. Jak przybywałam w jakimś pomieszczeniu, to jak z niego wychodzę, otwieram okno, uchylam do góry. Tak samo tutaj tworzę, bo idę teraz na drugą część mieszkania, więc do góry. Trzeba wietrzyć, słuchajcie, trzeba wietrzyć pomieszczenia. Idę do łazienki, a mieszkanko się fajnie wietrzy i to jest bardzo ważne. A potem, wiecie, włączamy nawilżacz powietrza i wszystko wraca do normy. Także polecam ten tip. Jak wam się podoba? Taką maseczkę sobie zrobiłam, dostałam od męża na święta Bożego Narodzenia mnóstwo maseczek i cały czas nie mam czasu ich sobie robić. A właśnie zdarzają się takie dni jak dzisiaj, że jest na to okazja. Więc właśnie sobie zrobiłam taką maseczkę złoto z kwasem hialuronowym. Bardzo fajna, bardzo ładnie pachnie. Z bielendy. Taka czarna, z taką złotą mordką na opakowaniu. No i co, kochani, ja będę się z wami żegnać już. Siądę jeszcze pewnie do montowania, żeby jutro w niedzielę mieć troszkę więcej spokoju i świętować ten dzień. Także dopnę to, co mogę dopiąć dzisiaj już do końca. Dziękuję wam, że byliście ze mną dzisiaj w tym filmie. Dziękuję wszystkim, którzy obejrzeli do końca. Koniecznie subskrybujcie ten kanał, kliknijcie dzwoneczek, żeby przychodziły wam powiadomienia o filmach. Słyszymy się w środę, widzimy się w poniedziałek i codziennie w rolkach. Na rolkach, w rolkach, shortsach, na TikToku, na Facebooku, wszędzie. Jeszcze raz dzięki za oglądanie i widzimy się za tydzień. Pa!